Witam wszystkich. Nazywam się Małgosia Rzechnicka i cieszę się, że mam ten przywilej, żeby dzisiaj się podzielić swoim świadectwem. Ja świadectwo miałam złożyć już wiele lat temu, bo ta społeczność, z którą byłam, to moja pierwsza, z którą byłam związana, tam był taki zwyczaj, że przepustką, żeby przystąpić do chrztu, trzeba było wyjść i powiedzieć swoje świadectwo. Ja wtedy byłam taką osobą bardzo, naprawdę bardzo nieśmiałą, wręcz wycofaną. I dla mnie to było niemożliwe. I ja tak sobie rozważałam, że może pójdę do pastorów, poproszę, że może kiedyś tam w przyszłości. Ale wymyśliłam sobie tak, że pójdę do Boga, Jego poproszę, Jemu powiem o tych wszystkich swoich lękach, wątpliwościach i no i zobaczymy, co będzie dalej. No i zbliżał się już termin chrztu. Ja byłam bardzo zdeterminowana, ja bardzo pragnęłam się ochrzcić, ale z drugiej strony bardzo, naprawdę bardzo bałam się wyjść na ten środek. I mniej więcej dwa tygodnie przed terminem chrztu pastor ogłosił, powiedział, że po raz pierwszy odchodzimy od tradycji składania świadectwa, dlatego że zgłosiło się bardzo dużo osób do chrztu i nie damy rady. I każdy, który jest, będzie przystępował do tego chrztu, to musi złożyć świadectwo przed Radą Starszych. No i ja wtedy bardzo się z tego ucieszyłam, bo Rada Starszych jednak była takim małym ciałem w stosunku do całej społeczności. Ja wtedy obiecałam Bogu, że przyjdzie taki dzień, że ja to świadectwo złożę. No i ten dzień jest właśnie dzisiaj. Ja wzrastałam w rodzinie katolickiej, no, ale tak naprawdę w tej rodzinie tak nie przykładało się specjalnie jakoś tak znaczenia do wiary. Właściwie wszystko polegało na tym, że od czasu do czasu chodziliśmy do kościoła, oczywiście koniecznie na święta, pogrzeby, chrzty w rodzinie, jakieś tam okoliczności. No czasami tak, no tak po prostu, bez jakiejś okazji. Moja edukacja polegała na tym, że mama odprowadzała mnie na religię, poszłam do komunii, potem jeszcze do pierwszej rocznicy i potem już właściwie no takie moje życie z Bogiem zanikło. Miałam czasami taką potrzebę w swoim sercu, chciałam, żeby poznać tego Boga i czasami chodziłam sobie przez tydzień albo dwa rano do kościoła, tam przed pracą czy przed jakimiś zajęciami. Ale tak naprawdę po tym krótkim czasie tych prób wszystko wracało do starego porządku i nic z tego nie wynikało. Nawet miałam takie myśli czasami, że fajnie by było, gdyby można było wszystko rozpocząć tak od nowa i wtedy bym się naprawdę tak starała, żeby nie grzeszyć i może by się udało do tego nieba dostać, albo może chociaż tam krócej w czyśćcu być. No tak myślałam wtedy. No i lata leciały, już byłam taka dorosła bardzo, wyszłam za mąż, urodziłam syna i miałam wtedy taką dosyć dobrą pracę. Byliśmy taką firmą zżytą ze sobą, że chodziliśmy też, no nie tylko pracowaliśmy razem, ale też spędzaliśmy czasami czas po pracy, jakieś były imprezy, spotkania. No i w tej pracy miałam koleżankę, z którą tak naprawdę nie byłam jakoś specjalnie zaprzyjaźniona i zżyta. To rozmawiałyśmy o tyle, o ile, tak jak to w pracy, tam czasem trochę ponarzekałyśmy na dużo pracy, na szefów, trochę tam poprotkowałyśmy sobie, no jak to w świecie. No i koleżanka często wyjeżdżała za granicę, znikała na jakiś czas, ale zawsze do firmy mogła wrócić, zawsze dla niej było miejsce. No i raz po takim przyjeździe wróciłam i coś mi się tak naprawdę nie zgadzało, bo była zupełnie inna. Ja nie wiedziałam, na czym to polega, tak ją obserwowałam. No, widziałam, że tak mnie nie chodzi, nie narzeka,
taka zrobiła się, powiedziałabym, taka miękka w obyciu. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale no, w każdym razie nie było w niej jakiejś takiej, nie wiem, buntu, hardości. No taka była fajna, miła, a jak się z nią rozmawiało, to jak na człowieka patrzyła, to tak zupełnie, tak widać było, że tak patrzy tak w głąb do środka człowieka. No i mnie to, tak powiem, zaintrygowało, bo zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. No i któregoś razu postanowiłam, taka ciekawość zwyciężyła, poszłam do niej i się zapytałam, mówię, słuchaj, taka inna jesteś, co się dzieje, bo ja w ogóle no, nie rozumiem. No i koleżanka powiedziała mi, wiesz, bo we mnie jest Bóg. No takiej odpowiedzi się nie spodziewałam, bardzo mnie to zaskoczyło, ale też, tak powiem szczerze, że ja się tak wewnętrznie zbuntowałam wtedy trochę i od razu powiedziałam, że we mnie też jest Bóg. Bo ja chodziłam przecież do spowiedzi, byłam u komunii, przed ślubem byłam u bierzmowania. Chodziłam do kościoła, no miałam dużo tych swoich argumentów, nawet jeden taki w trakcie tych naszych rozmów, mówię, teraz to mam takiego asa w rękawie i na pewno koleżanka nie będzie miała argumentu. Mianowicie powiedziałam jej, że tak nas uczono na religii, że jak się pójdzie przez 9 piątków pierwszych miesiąca do spowiedzi, do komunii, to ja wtedy pójdę do nieba i będę zbawiona. No takie miałam wtedy poznanie. No i koleżanka tłumaczyła mi wszystko tak bardzo cierpliwie i zapytała mnie, czy ja wierzę, że Biblia to jest Słowo Boże. Ja Biblii wcześniej nie czytałam, tak mówię prawdę, ale wierzyłam, że to jest Słowo Boże. Nie powiedziałam tak, że ja wierzę, że Biblia to jest Słowo Boże. I w tych naszych rozmowach zawsze, jak ja miałam jakieś swoje przemyślenia i argumenty, koleżanka odpowiadała mi, co na ten temat mówi Biblia. Mówiła mi o krzyżu, o Jezusie, no to co tak niby wcześniej jakoś tam bliście wiedziałam, ale ona mi zawsze podawała słowo konkretne na to. No i któregoś razu w trakcie tej naszej rozmowy Kasia powiedziała mi, że w Biblii jest takie słowo, że kto się na nowo nie narodzi, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No i to mi, nie ukrywam, dało wiele do myślenia. Ja starałam się trochę przez jakiś czas tak wyprzeć po prostu to z siebie, tak sobie mówię, przyjechałam tam z tego zachodu, to pewnie tam taka moda jest, może tam tak trzeba, ale no tak naprawdę to ja nie wiem, czy to tak ma być. Ale to mi nie dawało spokoju. To mi nie dawało spokoju, tylko za tym obserwowałam ją. I tak coraz bardziej sobie myślałam, że no tak chyba fajnie ten Bóg, to chyba jest taki fajny. No i tak ten czas mijał, ja te swoje rozważania miałam różne. No i w końcu przyszedł taki moment, a ja jeszcze tak jak rozmawiałyśmy, ja się tak tą moją koleżankę tak dopytywałam, mówię, słuchaj, to jak to będzie tak, że no, no ja się tak jak ty tam mówisz i Biblia mówi, że jak się nie narodzę na nowo, no to wtedy co? Co będzie ze mną? To ja już no, nie pójdę do tego nieba, no nie mam szans. No ona mówi, no w Biblii tak jest napisane, więc no sorry, ale nie masz. No i czas leciał dalej. A jeszcze tak wypytywałam tą moją koleżankę, mówię, słuchaj, czyli co? Syn miałeś akurat do pierwszej klasy, to mówię, to syn już co, nie będzie chodził na religię katolicką, a to może tak można tak na dwa fronty, no syn na dokościnne w szkole na religię, żeby nie miał problemów, a ja sobie pójdę gdzieś tam indziej, jakoś to tak sobie połączymy. No ale ona mi mówi, nie, takiej opcji nie ma. No i wiedziałam, że już ta, znaczy ja nawet nie czułam jakiejś presji, że ja muszę tą decyzję podjąć, dlatego, że inaczej to nie pójdę do nieba, tylko ja po prostu chciałam. Chciałam i to tak we mnie narastało, że chciałabym poznać tego Boga. Chciałabym mieć już tą pewność, chciałabym mieć to życie inne. No i tak sobie odkładałam. No i przyszedł taki dzień, byłam wtedy sama w domu, pamiętam, że to było
lato, było ciepło. Tak sobie siedziałam i dumałam. No i nie wiedziałam, jak to zrobić. I po prostu przyszłam do Boga i powiedziałam: Boże, nie wiem, może ja to zrobię nie tak, jak potrzeba, ale ja bym chciała też rozpocząć nowe życie z Tobą. Chciałabym, jeżeli ja coś mówię nie tak teraz, bo to może jest jakiś tam schemat, to Ty mi po prostu pomóż, ale ja szczerze Ciebie chcę, ja chcę to życie rozpocząć z Tobą. No i powiedziałam Bogu o tym wszystkim. Potem, ja już nie pamiętam dokładnie, nie powtórzę tego wszystkiego, ale wiem, że to płynęło po prostu ze mnie, że to była taka pierwsza, naprawdę szczera modlitwa w moim życiu. Ja wszystko Bogu powiedziałam, to co było nie tak, wszystkie błędy, grzechy. Po prostu tego było tak dużo, że aż sama byłam zaskoczona i byłam zaskoczona tym, że mi się to tak wszystko przypomina. No i jak wstałam z kolan, to już wtedy wiedziałam, o czym Kasia mówiła, co to znaczy, że Bóg jest we mnie. No i kończąc, powiem tak, na co dzień musimy podejmować bardzo dużo decyzji. Czasami są to decyzje bardzo ważne, decyzje, gdzie mamy kupić mieszkanie, jaką mamy mieć pracę, nie wiem, za którego faceta wyjść za mąż, czy no to tysiące jest tych decyzji i te mniejsze. Ale ta decyzja, żeby mieć życie z Bogiem, jest najważniejsza. Ja zawsze jestem jakby bardzo wrażliwy na taką jedną rzecz, że kiedy człowiek szuka, w ogóle nie ma takiej opcji, że nie znajduje się. No ona szukała, zobacz, Małgorzata, ona chodzi, szuka, kombinuje. Mówię, szuka. Ale wiecie, co tu jest jeszcze ważne? Że otrzymuje informację ewangeliczną. Prawda? I zaczyna na tym pracować. Ale wiecie, najbardziej co mnie, wiecie co mnie tu ujęło najbardziej? Że ta koleżanka, o której powiedziałaś taką ważną rzecz, że coś się z nią stało i to było dla ciebie widoczne. I wiecie, i to jest to. Ludzie muszą widzieć, że coś się z nami stało. Ludzie w Twoim środowisku muszą widzieć, że coś Ci się stało. Rozumiesz? Spotkanie z Bogiem musi zostawić ślad. To nie chodzi o to, że raptem ktoś się nawraca i od razu idzie głosić Ewangelię. Tak też bywa, ale niekoniecznie. Ale jest jedna ważna rzecz. Jeżeli jesteś szczery w sercu, prawdziwy w sercu, to będą widzieć jakąś zmianę. To będzie dziwne dla nich, bo to jakiś ty dziwny jest. Coś z tobą kurczę jest. I wtedy ty powiesz, to ja ci powiem, co ze mną jest. We mnie jest Bóg. Rozumiecie? Ja wczoraj z Norbertem o tym rozmawiałem, tak tu jeden temat poruszaliśmy taki i jakby na takim słowie sobie stawialiśmy, że jeżeli ktoś jest szczery, ktoś nie kłamie w sercu swoim. Rozumiecie? To ten człowiek, on nie ma opcji, żeby nie odbierał błogosławieństw od Boga. Kto nie kłamie w sercu swoim. Nie chodzi o to, czy ktoś nie błądzi, bo wiecie, że można błądzić, a jednocześnie nie kłamać w sercu swoim. Wiecie, że się mówię, to jest taka rzecz. Że można błądzić, upadać. Ja nie chcę upadać, Boże, ja upadam, leżę. Tak? Ale ja co? Ale mam intencję zdrową. I kiedy jest zdrowa intencja, okay, to ty musisz być podniesiony. To nie ma opcji. Tobie musi się udać, jak jest intencja zdrowa. Rozumiecie? To jest taka rzecz.